Witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej beletrystyki, a ma nad nią tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Jak widzicie, zdecydowałem się na opuszczenie swojego prowizorycznego studia. W tej chwili znajduję się w Łodzi, czyli w mieście, również będącym kopalnią historii. Niniejszym chciałbym Wam to pokazać, zabierając Was na spacer po tym ciekawym mieście. W trakcie tego spaceru będziemy podążać śladami ślepego Maksa. Naszą podróż po Łodzi powinniśmy zacząć od wyjaśnienia sobie, kim w ogóle był człowiek, którego śladami będziemy podążać. Urodził się on w roku 1890 w Łęczycy i nazywał się Menachem Bornstein. Dopiero około roku 1900 wraz z rodzicami i siostrą przyjechał do Łodzi, gdzie spędził lwią część swojego życia. W swoim życiu miał wiele pseudonimów. Znany był jako żydowski Robin Hood, czy jako Janosik z Bałut, ale przede wszystkim do historii przeszedł jako Ślepy Max. Kim zatem był Ślepy Max? Otóż w bardzo dużym skrócie i bardzo dużym uproszczeniu to był taki międzywojenny łódzki Pershing. W chwili znajduję się w ścisłym centrum Łodzi. Za mną rozciąga się ulica Piotrkowska, czyli najbardziej znana ulica w mieście oraz bodajże najdłuższa ulica handlowa w tym kraju. To właśnie przy jednej z takich ulic na początku XX wieku pracował Benjamin Bornstein. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, gdyż był on ojcem Menachema, który z racji doświadczanej przez rodzinę biedy pomogł ojcu w pracy, jaką było ostrzenie noży. Pewnego dnia niestety przydarzyła się tragedia. W trakcie pracy Benjamin Bornstein zasłabł i wpadł pod nadjeżdżającą bryczkę. Jej pasażerem był Aaron Goldberg, jeden z najbogatszych mieszkańców ówczesnej Łodzi. Będąc wściekłym za doprowadzenie do wypadku, wziął bat i zaczął nim okładać biednego Benjamina. I tak się składało, że przypadkiem obok przychodził policjant, taki rosyjski strukturowy, który widząc to, doszedł do wniosku, że właśnie ma miejsce akt wymierzania sprawiedliwości. Także podszedł do Goldberga i przyłączył się do bicia Benjamina Bornsteina, zadając mu ciosy policyjną pałką. Benjamin Bornstein poniósł śmierć. Wszystko to miało miejsce na oczach około 10-letniego Menachema, który poprzysiągł zemstę zarówno policjantowi, jak i Goldbergowi. Po śmierci Benjamina, będącego jedynym żywicielem rodziny, Bornsteinowie pozostali bez środków do życia. Jako że Menachem nie miał żadnych umiejętności ani fachu w ręku, pieniądze pozyskiwał w ten sposób, że po prostu żebrał przy jednej z łódzkich ulic lub pod jednym z kościołów. Każdemu napotkanemu człowiekowi opowiadał o policjancie, który przyczynił się do śmierci jego ojca. Gdy ten się o tym dowiedział, postanowił działać. Spotkawszy Menachema na jednej z ulic, zaciągnął go do pobliskiej bramy, a następnie zaczął zadawać ciosy policyjną pałką. Ta sytuacja zakończyłaby się dla Bornsteina niechybną śmiercią, gdyby nie niespodziewana pomoc w postaci jego kolegi Staszka Ponety, który zauważywszy to, podbiegł do policjanta i dźgnął go nożem. Doszedłszy do siebie Menachem, chwycił policyjny pistolet, wymierzył w stróża prawa, a następnie go zastrzelił. Menachem Bornstein, liczący około 10 lat, z zimną krwią zabił policjanta na służbie. Nie stanął za to przed sądem chyba tylko dlatego, że nikt nie był w stanie uwierzyć w to, że 10-letnie dziecko było w stanie zabić dorosłego człowieka. Ta sytuacja odcisnęła również trwałe piętno na wyglądzie Menachema. Mianowicie, w wyniku ciosów zadawanych policyjną pałką doszło do uszkodzenia rogówki, przez co na jednym z jego oczu zrobiło się bielmo. Sprawiło to, że jego wygląd nabrał trochę takich straszniejszych cech i stąd wziął się pseudonim, przed którym drżała później cała międzywojenna Łódź. Ślepy Max. Wokół Bornsteina i Ponety zaczął tworzyć się gang, a życie chłopaków zaczęło się zmieniać, kiedy spotkała ich osoba, będąca już dość mocno znaną w ówczesnym łódzkim przestępczym świadku. Nie wiemy, jak ten człowiek się nazywał. Do historii przeszedł tylko jego pseudonim, a znany był jako Nathan Ksiądz. Nie ksiądz Natanek, tylko Nathan Ksiądz. To właśnie on nauczył chłopaków całego złodziejskiego fachu. Jego najbardziej pojętnym uczniem był Menachem Bornstein, który z czasem wyrósł na lidera tego gangu. W trakcie I wojny światowej banda Bornsteina
okradała przede wszystkim niemieckie pociągi wiozące zaopatrzenie dla żołnierzy walczących na froncie wschodnim. Jego głównym łupem padały cukier, węgiel i żywność, a jego najważniejszym odbiorcą skradzionego towaru był nie kto inny jak Aaron Goldberg. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, gdyż był to dokładnie ten sam Aaron Goldberg, który przyczynił się do śmierci ojca Menachema. A Bornstein nigdy tego nie zapomniał. Nie dość, że o tym nie zapomniał, to jeszcze nadal pałał on chęcią zemsty na Goldbergu i postanowił zrealizować ją w wyjątkowo perfidny sposób. Zaczął od zbliżenia się do niego poprzez oświadczenie się Goldzie, jego córce. Kiedy już doszło do przyjęcia weselnego i miał się ono ku końcowi, na salę bankietową wparowało kilku bandytów, oczekując od gospodarzy wydania im resztek jedzenia. W tej sprawie zainterweniować postanowił Aaron Goldberg. Doszło do rękoczynu, w wyniku którego jeden z bandytów zadał Goldbergowi śmiertelny cios. W całej tej sytuacji ze stoickim spokojem i z bezpiecznej odległości przyglądał się nie kto inny jak Menachem Bornstein. Już w tamtym czasie był w łódzkim przestępczym półświatku osobą na tyle znaną, że niewiele w mieście mogło zdarzyć się bez jego wiedzy i zgody. A na pewno nie pozwoliłby sobie na to, by banda oprychów wparowała na jego przyjęcie weselne i zakłóciła zabawę gościom. W związku z tym istnieje spore prawdopodobieństwo, że za zlecenie zabójstwa Arona Goldberga stał nie kto inny jak Menachem Bornstein. Po odziedziczeniu majątku Goldberga oraz pozbyciu się konkurenta, ślepy Max stał się najpotężniejszym człowiekiem w mieście. Swoją władzę sprawował silną ręką za pomocą stowarzyszenia Esdras Achim, czyli Bratnia Pomoc. Za jego pośrednictwem Menachem Bornstein kontrolował łódzki półświatek przestępczy, pilnował przestrzegania zasad kodeksu przestępczego oraz surowo karał za ich łamanie. To właśnie z jego inicjatywy, w wyniku jego decyzji, śmierć ponieśli m.in. Felix Świtała oraz Srul Kalma Balberman. Do konfrontacji pomiędzy Bornsteinem a Balbermanem doszło właśnie tutaj, na rogu ulic Wschodniej i Pomorskiej. W jej trakcie ślepy Max wyjął pistolet, a następnie zabił Balbermana, oddając kilka strzałów m.in. do jego nieżyjącego już ciała. Jednak sąd zarzutu zabójstwa Bornsteina uniewinnił, stwierdzając, iż ten działał w obronie własnej. Uzyskawszy wyrok uniewinniający, ślepy Max stał się praktycznie nietykalny. Jako że inicjatywa Esdras Achim była już spalona, Bornstein musiał znaleźć nowy sposób, że tak to ujmę, prowadzenia działalności gospodarczej. W swoim mieszkaniu, mieszczącym się tutaj, przy ulicy Sienkiewicza 9, założył biuro próśb i podań obrona. Każdy, kto w jakikolwiek sposób czuł się pokrzywdzony lub oszukany, mógł przyjść do ślepego Maxa, opowiedzieć o swoim problemie, a ten za drobną opłatą owe problemy rozwiązywał. Jednymi z jego pierwszych klientów byli przedstawiciele rodziny, która niedawno wydała córkę za mąż. Ich problem polegał na tym, iż w trakcie nocy poślubnej pan młody się ulotnił, zabierając ze sobą cały posag. Stanowiło to ogromne obciążenie dla tej rodziny, gdyż dziewczyna formalnie zamężna ani nie mogła ponownie wyjść za mąż oraz w myśl kultury tradycji żydowskiej nie mogła pracować, więc musiała być utrzymywana. Ślepy Max, wysłuchawszy tej opowieści, pochylił się nad nią, zobowiązał się pomóc, zainkasowawszy odpowiednią opłatę i wziął się do dzieła. Minęło kilka dni i rzeczony pan młody się odnalazł. Co prawda dość mocno pobity, ale się odnalazł. W ten sposób działał właśnie ślepy Max. Aczkolwiek najsłynniejsze okazały się te sprawy, w których Menachem Bornstein pomógł całkowicie za darmo. W tej chwili znajduję się w ścisłym centrum miasta, w pobliżu dworca kolejowego Łódź Fabryczna, gdyż to właśnie z nim związana jest historia, o której chciałbym wam opowiedzieć. Pewnego dnia, wysiadłszy właśnie na tym dworcu, do Łodzi przyjechał znany skrzypek żydowskiego pochodzenia, Bronisław Huberman. Wysiadłszy z pociągu, zorientował się, że brakuje mu niewielkiej walizeczki. Jej zawartość była niezwykle cenna. Co prawda, nie było w niej żadnych ważnych i tajnych dokumentów, ani odzieży, ani złotej biżuterii, ani nawet żywności. W tej walizeczce znajdowały się skrzypce Stradivariusa, więc możecie się domyślać, ile to było warte.
Zrozpaczony Bronisław Huberman zwrócił się z prośbą o pomoc do policji, a ta niestety nie była w stanie niczego zdziałać. Aż w pewnym momencie jeden ze stróżów prawa wpadł na pomysł: ej, a może chodźmy z tym po prostu do ślepego Maxa, może on w tym zaradzi. Kiedy zjawili się przy Sienkiewicza, Menachem Bornstein strasznie się wkurzył, że tak znakomity gość w jego mieście został okradziony bez jego wiedzy i zgody. Następnie wziął notes, przekartkował go i wykonał kilka telefonów. I co się okazało? Minęło zaledwie kilka godzin i skrzypce się znalazły. Ponoć Bronisław Huberman był za to ślepemu Maxowi tak wdzięczny, że w ramach rewanżu dał jemu i jego żonie prywatny koncert, przygrywając im do obiadu. Jednak przestępcza działalność ślepego Maxa, czyli wymuszenia, pobicia, kradzieże czy haracze, nie mogła trwać wiecznie. W maju 1935 roku rozpoczął się proces Menachema Bornsteina. W jego trakcie wyszło na jaw to, że współpracował on z policją, umożliwiając jej zatrzymanie pospolitych złodziejaszków w zamian za nietykalność. W grudniu 1935 roku w jego sprawie zapadł wyrok. Skazano go na 5 lat pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw obywatelskich. Zakład karny opuścił on w kwietniu roku 1939. Widząc to, co się dzieje za zachodnią granicą, widząc to, w jaki sposób Niemcy traktują Żydów oraz domyślając się, iż niedługo wybuchnie wojna, postanowił się ewakuować. Uciekł on do Związku Sowieckiego, a większość II wojny światowej spędził w Łagrze, na terenie Kazachstanu. Do powojennej już Łodzi ślepy Max wrócił pod koniec roku 1946. Zamieszkał właśnie tutaj, na pierwszym piętrze kamienicy usytuowanej przy ulicy Gdańskiej 26. Odbudowa jego przedwojennej pozycji nie była już możliwa ze względu na niemieckie zbrodnie, w wyniku których wymordowana została znaczna część społeczności żydowskiej. Nie przeszkadzało mu to jednak żyć na w miarę dobrym poziomie. Zajmował się handlem złotem w łódzkim Grand Hotelu. Wokół jego powojennego życia narosło wiele legend. Jedna z nich mówi, że w rogu jego salonu, przy oknie, stał naturalnej wielkości manekin ubrany w męski garnitur, który cały był obwieszony dzwoneczkami. We wnętrznej kieszeni marynarki znajdował się portfel. Legenda ta mówi, że jeżeli ktoś chciał rozpocząć karierę w złodziejskim fachu, najpierw musiał zdać egzamin u ślepego Maxa, który polegał na tym, że należało wyciągnąć portfel z kieszeni marynarki i żaden dzwonek nie miał prawa zadzwonić. Inna legenda związana jest z jego kolejną żoną, Alicją, o 42 lata od niego młodszą, którą ponoć miał kupić za sumę 100 tysięcy ówczesnych złotych, co miały poświadczać posiadane przez niego weksle. W tej chwili znajduję się na cmentarzu żydowskim w Łodzi. To właśnie tutaj w roku 1960 pochowany został Menachem Bornstein. Jego nagrobek wygląda tak. Podobno miejsce jego pochówku zostało wybrane przypadkowo, aczkolwiek ciekawostką jest to, że Menachem Bornstein, ślepy Max, najsłynniejszy gangster międzywojennej Łodzi, został pochowany naprzeciw mauzoleum Izraela Poznańskiego, czyli jednego z najbardziej znanych i najbogatszych łódzkich fabrykantów. Obaj panowie nigdy się nie spotkali, gdyż Menachem Bornstein urodził się w roku 1890, a do Łodzi przyjechał w okolicach roku 1900, natomiast Izrael Poznański zmarł w roku 1900, także ich życiorysy się na siebie nie nałożyły, aczkolwiek wątpliwości nie ulega to, że gdyby żyli w tym samym czasie, to z pewnością byliby swoimi zajadłymi wrogami. Także to tyle ode mnie na dziś, mam nadzieję, że mój materiał się Wam podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia pod tym filmem pozytywnej oceny oraz napisania komentarza. Zachęcam także do kliknięcia przycisku subskrypcji. Zajrzyjcie także na mój fanpage na Facebooku oraz odwiedźcie moją biblioteczkę na Lubimy Czytaj, strony podlinkowane w opisie. Dajcie też w komentarzach jeszcze, jakie tematy Was interesują, jakie książki mi polecacie, jakie chcecie, żebym przeczytał. Ja czytając te książki, przygotowując dla Was te filmy, ciągle się czegoś uczę, dzięki czemu stale się rozwijam. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!